Witam na konferencji prasowej. Bardzo się cieszymy, że znów się możemy widzieć. Są z nami trener drużyny Komarch Krakowi, pan Rudolf Rochaczek i kapitan Martin Dudasz. No, spotykamy się tutaj, by porozmawiać o początku sezonu 2021-2022 Polskiej Hokej Ligi. I na początek pytanie do obu panów. Proszę opowiedzieć o letnich przygotowaniach, atmosferze w drużynie i celach. Jako pierwszemu daję głos trenerowi Rudolfowi Rochaczkowi. Jak wiadomo, trenowaliśmy latem, teraz my trenowali od sierpnia na lodzie. To, co jsme mohli zrealizovat, to, co jsme mohli natrénovat, to mám naději, že jsme natrénovali. To spravdí liga. Hrali jsme pár sparingů, hrali jsme puhar tatřanský, kde byly bardzo dobré vyniky. Očiviště byly slabší meče, no ale to je okres přigotovavčí, to jsou sparingy, takže tam se někdo na to, aby se vyhrálo, aby se ze spůl zgrál. A jak jsme se zgrali, jak to bude vyglądat, no to nám pokaže ten první meč. I když za vše v těch prvních mečách můžou být různě nespodňanky, takže to zverifikuje později ta první runda. Jak na jakém etapě jesteśmy, jak mocní jesteśmy a tak dále, tak dále. No, zespoly se změnili diametrálně, těžko oceňat jednego, druhého, třetího, čtvrtého. Myslím, že je třeba patřit tylko na siebie a meč po meču jít dopředu. Dziękuję, Martin, bardzo proszę. Moim zdaniem to przygotowania byly bardzo dobré pod względem fizycznym. Atmosfera w drużynie jest dobra. Wiadomo, jutro jest pierwszy mecz, trzeba tą atmosferę robić lepszą i lepszą wygranymi. Dajemy sobie sprawę, że teraz na początku to każdy będzie miał shield, czyli trzeba nam grać dyscyplinowanie. Dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Kuba Moździerz, Telewizja Kraków. Dzień dobry, panie trenerze. Do pana kieruję pytanie już o najbliższego rywala, bo jutro zagracie z Zagłębiem Sosnowiec. Jaka to jest drużyna, bo jest to zespół, który również się zmienił. Jakiego meczu się pan spodziewa? No to ciężki. Każdy mecz będzie ciężki. Inny zespół. My mamy inny zespół. Także myślę, że to będzie wyrównany mecz. Wiadomo, my wiemy, co chcemy grać, musimy grać odpowiedzialnie, taktycznie, bez faulu, to tak zawsze, nie? Wiadomo też, do tego wchodzą sędziowie, gdy jest dużo, dużo zmian w regulaminach, także ja uważam, że na początku będą tam jakieś niejasności, kłopoty, no ale samo życie to pokaże. Dopytam też o okienko transferowe, bo kadra Krakowi i osłabiona, i wzmocniona, no właśnie, jakby to pan podsumował, czy wystartujecie z zespołem lepszym, który kończył poprzedni sezon? Jak pan oceni te transfery tych zawodników, którzy doszli do Krakowi? No to pokażę te następne mecze. Wiadomo, my nie mamy zamknięty skład, jak większość zespołów. Cały czas jeszcze poszukujemy zawodników, ale to pokażę te następne mecze, a ten jutrzejszy mecz, no, no tak samo, ale myślę, że chcemy wykroczyć do nowego sezonu dobrze, to znaczy nieprzegranym meczem. Teraz do pana Martina, jeśli mogę. Sukcesem zakończył się wasz udział w Pucharze Tatrzańskim. Czy to was zmotywowało, czy to jest taki dodatkowy smaczek przed rozgrywkami, czy to pokazało, na co was naprawdę stać w tym sezonie? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, ja nie zwracam tak dużą uwagę na te przygotowawcze mecze. Wiadomo, możesz wygrać, przegrać, lepiej się trenuje, jak wygrywasz, ale nie robiłbym z tego żadnego super sukcesu albo czegoś specjalnego. Zdobyliśmy tam medal, ale dla nas jest najważniejszy start do sezonu i cały ten sezon, żeby się zakończył sukcesem. No właśnie, a co będzie tym sukcesem? W co celujecie w tym sezonie? Cele są zawsze jak najwyższe. Okej, dziękuję. Trenerze, dzień dobry. Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Do tej kadry chciałem zapytać, bo no sporo zmian, sporo zawodników odeszło. Czy łatwo było tych zawodników, którzy zostali z zeszłego sezonu, namówić na powtórne reprezentowanie barw Krakowi? I czy ewentualnie kogoś się panu nie udało, a pan chciał, żeby ktoś został z tamtej kadry, ale się po prostu nie udało z różnych względów?
Wiadomo, chcieliśmy zatrzymać jak najwięcej zawodników. To było nasze życzenie. Niestety zawodnicy zdecydowali, co tu z tego kadru nie grają, zdecydowali, że będą grać w innych ligach, w innych krajach, coś jest naturalne. Ci, co chcieli, zostali, nie był problem się dogadać. Ti, co přišli, tak samo dużo dobrých řečí slyšeli o Krakově i o polském hokeju. Takže myslím, že udalo se nám bardzo dobrých zawodników zakontraktovat. Zobaczymy, bo wiadomo, to jest teorie, zawsze teorie. Gadamy, že super, 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 přijdou meče. Takže jak gadam, ja jsem ostrożny w tych wypowiedziach. Pokazują się z dobrej strony i na treningach, i w sparingach, ale wszystko zweryfikuje liga. Także poczekajmy się na te pierwsze mecze. Chciałem o Puchar Kontynentalny, no, którego będziecie tutaj gospodarzem turnieju półfinałowego. I też nawiązać do kadry, bo na razie z tego, co widziałem, to jest 25 zawodników. To jest na pewno za mało i pewnie pan będzie chciał jeszcze przed tym turniejem tą kadrę jakoś powiększyć, tak? No tak, Puchar Kontynentalny jest listopad 19-20-21. Na pewno chcemy wzmocnić ten skład. Nie będziemy tu gadać, awansują dwa zespoły. No, nie będziemy tu gadać, że chcemy grać do trzecie miejsce. To jest jasne. Także chcemy wzmocnić, a chcemy po prostu zrobić wszystko, co potrafimy, abyśmy wywalczyli ten awans do finału. Chciałem dopytać, bo wspomniał pan o tych zmianach dotyczących sędziów. Może pan tak o tych najważniejszych rzeczach powiedzieć? Co na was będzie miało duży wpływ, z czym się musicie liczyć, co jest innego? Tam jest ciężko powiedzieć, tam jest mnóstwo tych zmian. Sędziowie tam mieli zrobić szkolenia każdemu zespołowi. Niestety na dzień dzisiejszy się to nie udało. Tam je při karách, při našich převagách, že vybíráme levý, pravý bulík a různé změny, jak brankář zlapí krůček, že nemůžeme jít do změn. No, tam je sporo těch řečí. Dlatego gádám, že budou klopoty s tím v těch pierwszych mečech. To je moje zdání, privátně. Bo nebylo těch školení, vlastně, co pan mluví? No. A to může kapitán teď pově o tím. Či to rzeczywiście to bude taký problém? Tutaj będzie trochę zamieszania? Wie pan co, ja nie wiem, no moim zdaniem to problem będzie, bo problem to już był do teraz, a ja jeszcze się nie spotykałem z tym człowiekiem, żeby się zmienili prawidła, a nie było sędziów, którzy by przyszli do szatni i opowiadać o tych prawidłach, bo prawda jest taka, że jak ma liga ruszać do przodu, to muszą sędziowie trzymać się z zawodnikami w jednym kierunku. A tutaj jakoś, no nie wiem, ci przyjdą jutro. No jutro na pewno nie przyjdą. Więc tak jak mówi trener, będzie to trochę gulasz, no. Czy tam jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo, zapraszam na jutrzejszy mecz.